Kajsa i Slokta Krzysztofa Bieguna. On jest na pierwszym miejscu. Tak, Ryoryu Kobayashi wczoraj startował w składzie swojego zespołu, który no ja powiem, że zrobił na pierwszym miejscu w konkursie drużynowym. Tutaj 426, 118,5. No ale dzisiaj Ryoryu Kobayashi 131,5 podczas serii próbnej. Co oznacza, że w przypadku tego Japończyka takiego to jest debiutancki. Proszę, jak ładnie. Debiutancki weekend z zawodami Pucharu Świata. Możemy spodziewać się dobrego skoku. I taki też był. Najdłuższy, ponad 130-metrowa odległość. Dokładnie 131,5 metra. Ryoryu Kobayashi, a więc wyrównał odległość serii próbnej. Będzie miał dodanych 6,4 punktu. Noty po 18, jedna 18,5, jedna nota 17,5 punktowa. Warto pamiętać, że on był pierwszy w drużynie japońskiej w dniu wczorajszym i po jego skoku Japończycy byli na drugim miejscu. Później spadali na dalsze, ostatecznie zakończyli na miejscu.